Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj taka krótka informacja. Nie wiem w sumie do końca jak ten film nazwać, no ale wydarzyła się dość nieciekawa sprawa, jeżeli chodzi o serwer 59 międzynarodowy. Dlatego, że jak ktoś ostatnio śledzi wydarzenia w Shakesie, no to po ostatniej aktualizacji był błąd. Błąd, bug, bug, jak zwał tak zwał, który polegał na tym, że po prostu otrzymywaliśmy zbyt duże ilości tutaj surek do kowala. No ja tu mam niski level, więc wam nie pokażę, o co chodzi. Tak czy inaczej sam nie wiem, szczerze mówiąc, do końca jak to działało, no ale po prostu przy rozmontowywaniu, czy tam oddawaniu do wiedźmy itemków, dostawaliśmy o wiele więcej surek do kowala, aniżeli powinniśmy normalnie dostać. No i oczywiście to zostało bardzo szybko zgłoszone, nie wiem, chyba już naprawione w tym momencie. Ja to nagrałem w ogóle w poniedziałek, od razu po wczorajszym filmie, wy to pewnie dostaniecie we wtorek, no ale tak czy inaczej... No tutaj oczywiście spora część graczy skorzystała z tego błędu, no i właśnie serwer 59 jest idealnym tego przykładem, do czego zaraz przejdę. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, to już może bardziej jak poznacie całą sytuację, co wy o tym wszystkim sądzicie. Bo dokładnie, sprawę nagłośnił Tuny Ghost, który jest niemieckim tam głównie streamerem, ale od czasu do czasu coś wrzuca na YouTube'a. Potem ten jego film podłapał Dorzer i również na ten temat zrobił odcinek. No i do mnie jeden z widzów napisał, żeby też na ten temat zrobić, a mimo to w sumie i tak miałem, szczerze mówiąc, o tym nagrywać, bo moim zdaniem jest to no troszeczkę niefajne. Tak jak mówię, błąd z surkami do kowala polegał na tym, że jakoś tam te itemki się rozmontowywało, czy sprzedawało do wiedźmy, coś w tym stylu. No i po prostu to, co już wam powiedziałem, dawały zbyt dużo surek, o wiele więcej niż powinny dać. No i właśnie na serwerze 59 międzynarodowym mamy tutaj kilku gagatków, którzy ochoczo skorzystali z tego błędu. Nie wiem, jak to wygląda, w sensie, ja mówię, tej gry od dawna już nie można traktować jakkolwiek competitive, dlatego, że przez takie błędy, przez błędy z jakimiś level upami, jak to miało miejsce tam chyba w wakacje z zeszłego roku, jak się nie mylę, albo już nawet 2 lata temu, gdzie ktoś dostał 3 levele z pakietu, ktoś dostał tylko 1, po prostu ciężko tą gierkę traktować competitive, bo co niektórzy tutaj naprawdę poświęcają bardzo dużo czasu, bardzo dużo po prostu pieniędzy też, jeżeli są w topce, dbają o każdy szczegół swojej postaci po to, żeby nagle ktoś za darmo dostał, powiedzmy tam, o wiele większe no jakieś nagrody, nie? Tak jak to ma w tym miejscu, w tym przypadku miejsce, gdzie to są właśnie surowce do kowala. Jeżeli chodzi o te levele, no to po prostu exp, czysty exp, którego nie da się tak okupić, więc jak ktoś dostał 2 levele więcej z pakietu, no to bardzo dużo to było, nie? No to jest tam na poziomie 3,93 plus 1,5 miliarda expa razy 2, 3 miliardy expa za darmo, więc jak ktoś dba o każdy szczegół swojej postaci, no to ciężko mu obok czegoś takiego przejść obojętnie. No i właśnie mamy tutaj przykład serwera, który wystartował, nie wiem kiedy, no W60 wystartowało miesiąc temu, więc ten serwer wystartował 2 miesiące temu, 2,5 miesiąca temu może, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, nie zapisywałem tutaj, no ale niedawno. No i mamy kilka osób z gildii Hall of Shame, które, tak jak mówię, ochoczo skorzystały z tego błędu i po prostu mają już itemki poulepszane razy 20. No oczywiście jest to niemożliwe, nawet z legendarnym lochem Ultimate, który nie daje nie wiadomo ile kryształu i metalu, to po prostu nawet robiąc go 1000 razy jest to niemożliwe. Ja to nagrałem, mówię, w poniedziałek, więc jeszcze nawet nie mieli aż tyle czasu, żeby tyle tych surek nafarmić tutaj, żeby to poulepszać, a z tego co wiem już chyba od soboty mają itemki poulepszane właśnie razy 20. No i nawiązując do tego co powiedziałem, nie ma co za bardzo tej gierki już w tym momencie traktować competitive, nie ma co tutaj za bardzo się fiksować na punkcie niektórych rzeczy, bo mówię, niektórzy bardzo skrupulatnie dbają o swoje postacie, no a przez coś takiego i tak są do tyłu i to jest chyba najgorsze i dlatego też lepiej tutaj w ogóle na ten ranking nie patrzeć i po prostu grać sobie dla samego siebie, dla swojej postaci, na ten ranking tam w międzyczasie się będzie wbijał. No ale właśnie, przechodząc do sedna, tak jak mówię, kilka osób ochoczo skorzystało z tego błędu, nie wiem ile, bo oczywiście jak ktoś jest mądry, to miało miejsce tak samo jak był ten błąd, gdzie tam się wbijało jakieś zawrotne ilości expa, też o tym nagrywałem, jak się zbugowało bodajże środowiska w pupilach, gdzie po prostu można było jedno środowisko robić non stop, nie kosztowało to w ogóle grzybów, a ten level się wbijało, gdzie tam jakaś osoba wbijała
pobiła 500 level, chwilę tak naprawdę był na ten temat, tak jak mówię, odcinek, no to właśnie jak ktoś jest mądry, to mógł sobie z tego błędu skorzystać, poulepszać swoje pachołki razy 20, nikomu o tym nie mówić, no i sobie czerpać po prostu z tego korzyści. Jeżeli ktoś zachował się fair, to nawet jak coś takiego zauważył, to nie wykorzystywał tego, tylko po prostu zgłosił to i generalnie czekał, aż to naprawią, żeby tutaj nie robić sobie jakiejś przewagi. No ale mówię, co niektórzy niestety wykorzystali ten błąd i w tym momencie zobaczcie, Autismo top 1 tego serwera, wszystkie itemy ulepszone razy 20, wszystko dosłownie, niektórzy latami nie mogą zebrać surek, mimo na przykład tak jak ja, powiedzmy, nie wiem, W50, serwer, który stoi już półtora roku około, tam w tym momencie mogę itemki ulepszyć razy 17, gdzie wiecie, ja tam gram event Kowala praktycznie non stop, staram się to rozmontowywać z głową, no to tam w tym momencie itemki mogę mieć maksymalnie razy 17, może razy 18, no a tutaj serwer, który ma no max 3 miesiące powiedzmy, już ktoś ma itemki ulepszone razy 20. I to niestety nie jest jedyna osoba na tym serwerze taka, bo jeszcze kilku takich gagatków tutaj mamy. Jeżeli chodzi o innych graczy, no to mamy tu razy 12, razy 11, to jest taka norma. Tutaj był jeden ziomek, który powiedzmy, że mi śmierć... O, tu mamy na przykład kolejnego kolegę, który również sobie wszystko razy 20 poulepszał. No wiadomo, jak ktoś coś takiego robi, to jest obvious, ale mówię, ktoś z głową to może zrobić i po prostu ulepszyć sobie pachołki, nie pokazywać tego i mieć od groma tego kryształu odłożonego. No a potem sobie te po prostu itemki skrupulatnie powolutku ulepszać i cały czas być do przodu. No ale tu jest kilka takich osób po prostu, które coś takiego zrobiły. Mieliśmy drugą osobę, może ja będę przewijał strzałkami, żeby było szybciej. Tu jeszcze mamy takiego ziomeczka, tu razy 13 wszystko, o tutaj. Tu kolejny też sobie wszystko poulepszał razy 20, z tego co wiem, to są głównie osoby z tej jednej gildii, jak tak z tego co mi pisała jedna osoba. Ten ziomeczek mi też troszeczkę śmierdzi, no on tutaj ma niby itemki razy 13, razy 14, no ale na przykład broń ma razy 20, więc no też coś powiedzmy nie halo, no ale tu jeszcze widziałem, że kilka osób takich było. Tutaj zmienił sobie ekwipunek, chyba łącznie 6, tutaj też ma zmieniony ekwipunek niestety. O, tutaj następna osoba, razy 20, zobaczcie wszystko. No niefajne, niefajne, zwłaszcza, że no ja osobiście na pewno bym z takiego błędu nie skorzystał, bo wiem, jak to może wyglądać. W ogóle to z tego co wiem, bo to też jest najważniejsze, z tego co wiem, był już tam jakiś statement play, ja to nagram tak jak mówię w poniedziałek, może coś się do jutra zmienić, no ale był jakiś statement play, że oni nie mogą za bardzo nic zrobić, bo nie mają jak udowodnić, że to było właśnie zdobyte przy pomocy błędu czy coś, no co jest oczywiste, nie? To jest oczywiste, więc tu nie trzeba nic udowadniać. To jest tak samo jak ktoś robi ataki w twierdzy od początku serwera przez kilka miesięcy non stop, to też raczej nie robi tego ręcznie, tylko po prostu na bocie. Więc no tutaj zdecydowanie nic nie trzeba udowadniać, tylko trzeba po prostu, no moim zdaniem, takie osoby zbanować. No wykorzystywanie błędu, zwłaszcza takiego, no bo jak ktoś kupił ten pakiet, który mu dał tam 3 levele zamiast jednego, to jeszcze powiedzmy, że nie była to jego wina. Kupił pakiet, dostał 3 levele, no stało się, nie? To była wina play. No ale coś takiego, co trzeba faktycznie abuzować, żeby zdobyć jakieś tam korzyści dla swojej postaci, no to to już jest jak najbardziej, no nie bardzo, tak jak mówię, nie bardzo i czegoś takiego powinno nie być. No tu już raczej nikogo nie znajdziemy, może jeszcze ktoś z tych, którzy mają teraz itemki pozmieniane po prostu na itemki do awki. No ale tak czy inaczej, tutaj też najbardziej mnie śmieszy ten opis, nie? O, tutaj widzę, że zmienił ten opis, no ale tam było, wiecie, było coś takiego w pokroju, że nie hejtujcie mnie, tylko hejtujcie grę, że bez tych ulepszeń i tak bym był top 1 i tak dalej, nie? Taki miał opis wcześniej, nawet gdzieś screena chyba robiłem, w sumie to jak się postaram, to tego screena na 100% znajdę, no ale to w sumie nie wiem, czy to jest istotne, to jest po prostu moim zdaniem nie bardzo, no i totalnie, jeżeli nic się tutaj nie zmieni na tym serwerze, jeżeli to pozostanie tak jak w tym momencie jest, to raczej jeżeli chodzi właśnie o jakąkolwiek rywalizację na W59, tak jak mówię, no to już takowej nie ma. Zobaczmy sobie gildię top 1 jeszcze z ciekawości, jak to wygląda, ale no raczej tutaj, bo mówię, tutaj akurat Tuny najbardziej tą sprawę nagłośnił i w sumie od niego się dowiedziałem, natomiast z tego co widzę, to żaden gracz w jego gildii czegoś takiego nie ma. No nie można tego oceniać, bo nikt normalny, kto myśli, nie pokaże od razu, że tyle surek zdobył, no ale wątpię, nie? Wątpię, że tutaj ktoś
ktokolwiek po prostu coś takiego wykorzystywał, raczej tutaj wszyscy grali normalnie. No a z tej drugiej gildii, no są top 2, przegrywają tutaj widząc, patrząc na cześć, więc chcieli sobie jakoś pomóc, no i zobaczcie, że kilka osób zdecydowanie z tego błędu skorzystało. Nie wiem, jakie rozwiązanie ja bym zaproponował, każdy kto ma na tym serwerze itemki ulepszone razy 20, po prostu ban, nie? Po prostu ban za abuzowanie jakichkolwiek błędów i tak dalej. Ewentualnie w jakiś sposób zabranie tych kryształów, ale do tego też Playa się ustosunkowała z tego co widziałem, że po prostu nie mogą czegoś takiego zrobić, bo nie mają jakby żadnych logów, nie mają porównania, nie wiedzą ile by trzeba zabrać. No zresztą teraz te itemki są poulepszane, więc te surki siedzą tak jakby w itemkach. No nie jest to po prostu takie proste, no ale tak jak mówię, błąd był zdecydowanie abuzowany przez tych graczy, więc no tutaj raczej innego wyjścia jak po prostu zbanowanie ich nie widzę, szczerze mówiąc. No i stwierdziłem, że warto również w Polsce tą sprawę, powiedzmy, jako taką nagłośnić w miarę moich możliwości, bo mówię, jedna osoba do mnie właśnie chyba grająca na tym serwerze napisała, no a poza tym również miałem o tym film nagrywać, bo dla mnie to jest, no nie dość, że skorzystanie z błędu, to jeszcze chełpienie się w opisie, że coś takiego się zrobiło i nic mi nie mogą zrobić, nie? Słabe zachowanie, bardzo słabe zachowanie, możecie pisać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, no ale moim zdaniem jest na pewno coś nie tak, na pewno nie jest to, nie są to surki z trybu Ultimate, to w ogóle nie ma co, zresztą takich graczy, którzy tak spamują ten tryb Ultimate, żeby tutaj zdobywać jakieś surowce do twierdzy, jakieś tam powiedzmy, no inne rzeczy, nie? Wiadomo, jakieś dusze i tak dalej, takich graczy można policzyć na palcach jednej ręki, jest to Turor, jest to Koka, jest to Up, teraz na W60 i tam on chyba na 20 węgierskim serwerze też gra, więc no mówię, no może jest 5 takich graczy, którzy będą faktycznie tyle grzybów wydawać, żeby farmić te surki, no a z legendarnego lochu też tych kryształów do kowala nie leci jakoś bardzo dużo i metalu zresztą tak samo nie, więc na pewno nie są to surki właśnie z tutaj legendarnego lochu. Nawet z tego co widziałem, czeski Koma pisał, że podał te niki, zgłosił je tam do powiedzmy góry, do swoich przełożonych, no i zobaczą co będą z tym robić, no bo sam przyznał, że to jest obvious, że nie są to surki zdobyte w sposób normalny i zgodny z, powiedzmy, z zasadami gry, czy z tym jak w ogóle ta gra działa, nie? No bo tu raczej nie podlega to żadnym wątpliwościom, że tak powiem. No i tyle, taki krótki odcineczek, chciałem to nagłośnić, tak jak mówię, piszcie w komentarzu co o tym sądzicie, jakie wy rozwiązanie byście zastosowali, chętnie sobie poczytam, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, możecie kciuka w górę zostawić przede wszystkim, no i chyba tyle, krótki odcineczek, dajcie znać co wy na ten temat sądzicie. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!